Sezon 2024 rok był dla Ernyi Sabalenki pełen sukcesów i spektakularnych zwycięstw, które zapewniły jej pozycję liderki światowego rankingu na koniec roku. Choć nie udało jej się zdobyć tytułu mistrzowskiego w wygrana Finals, Białorusinka opuściła riad z satysfakcją i wdzięcznością za osiągnięcia w minionych miesiącach. W mediach społecznościowych podzieliła się refleksją na temat swojego sezonu, a jej partner Georgius Frangulis szybko dołączył z komentarzem wsparcia. Sabalenka zainaugurowała sezon w wielkim stylu, triumfując w Australian Open, gdzie w finale pokonała cinwen rzęk 63 62 zdobywając swój drugi wielkoszlemowy tytuł. Jej forma w kolejnych miesiącach była równie imponująca, triumfowała między innymi w turniejach w Cincinnati i Wuhan, a we wrześniu ponownie zawładnęła kortami, zdobywając tytuł na US Open w Nowym Jorku. Przed rozpoczęciem wygrana Finals w Riadzie Sabalenka była uważana przez ekspertów za jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. Jej pewny start, w tym szybkie zwycięstwo nad Chinwen rzęk 6,3, 6,4 tylko po te oczekiwania. Aryna Sabalenka zakończyła sezon 2024 rok jako liderka światowego rankingu, jednak nie bez odrobiny niedosytu. Po pewnych zwycięstwach nad Jasmine Paolini i Jelena Rybakiną w fazie grupowej wygrana finals awansowała do półfinału w turnieju. Tam czekało ją starcie z Amerykanką Coco Gauff, która niespodziewanie pokonała Sabalenkę wynikiem 7-6-4, 6, 6 30, eliminując Białorusinkę z walki o tytuł. Po turnieju w Riadzie Sabalenka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat sezonu w mediach społecznościowych, wyrażając wdzięczność dla swojego zespołu i fanów. To był niesamowity sezon 2024 roku. Jestem niezmiernie wdzięczna za niesamowity zespół, który wspierał mnie na każdym kroku. Nie mogę się doczekać. Co przyniesie kolejny sezon? napisała Sabalenka, dołączając kompilację wideo z kluczowymi momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jej partner, Georgius Frankulis, niezwłocznie zareagował na ten post, wyrażając swoje wsparcie i dumę słowami to był dopiero sezon mój numer jeden. Mimo, że zakończenie turnieju nie przyniosło jej upragnionego triumfu, Sabalenka z optymizmem patrzy na przyszły sezon, w którym zamierza kontynuować swoją dominację na kortach.